Witam ponownie, Adrian Stankowski, to jest program Republika po południu. Jest z nami pan minister Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, chciałem zacząć naszą rozmowę ponownie zresztą od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskich lasów. Jeszcze, zdaje się, nie ma uzasadnienia tego wyroku. Pani minister Anna Moskwa podkreśliła w wypowiedzi medialnej, że na pewno apetyt gospodarczy na nasze lasy w Unii Europejskiej jest. O co chodzi z tymi lasami, panie ministrze? Jak pan sądzi, jakie może być to uzasadnienie i jak z tego wybrnąć? Bo to też jest pewien problem, tak? Panie redaktorze, na dzień dzisiejszy my uzasadnienie tego wyroku mamy oczywiście, natomiast tego, co dzisiaj nie mamy, to jest pisma z Komisji Europejskiej, które powinno się pojawić w Polsce gdzieś, myślę, że w okolicach jednego miesiąca, i w tym piśmie między innymi będą zawarte informacje dotyczące terminów i terminów, które będą dla nas zobowiązujące, jeśli idzie o kwestię odpowiedzi na ten wyrok. Wyrok, który zapadł w zeszłym tygodniu, jest kolejnym takim elementem, którym Komisja Europejska i organy unijne bardzo mocno wkraczają w kompetencje państw narodowych, i tutaj ta tendencja rysuje się bardzo wyraźnie gdzieś od 2020 roku, kiedy pojawiły się koncepcje dotyczące Zielonego Ładu i tak zwanego pakietu Fit for 55, czyli gotowi na 55. I Komisja uznała, że te kraje, w tym wypadku tak jak Polska, które mają bardzo duże zasoby naturalne, które mają bogatą bioróżnorodność, właściwie będą musiały ponosić jeden z głównych ciężarów związanych z ochroną klimatu. I oto dzisiaj również Parlament Europejski ostatecznie przegłosował rozporządzenie dotyczące pochłaniania w obszarze dwutlenku węgla, w obszarze rolnictwa i leśnictwa. Ten dokument jest dla Polski o tyle trudny, że cel, który został nam przypisany, pochłaniania, to 38 milionów ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. Oczywiście ci, którzy nas słuchają, nie do końca mogą wiedzieć, o co chodzi, ale chodzi o to, że wszystkie lasy w Europie, w tym Polsce, miały przypisaną pewną pulę, które są w stanie pochłonąć dwutlenku węgla. I na dzień dzisiejszy my w Polsce tą pulę mamy wyliczoną w granicach 20-25 milionów. Podaję tą liczbę po to, żebyśmy zobaczyli, jaka jest różnica do 38 milionów. I dzisiaj przyjęcie tego rozporządzenia oznacza, że gdybyśmy chcieli zrealizować ten cel pochłaniania dwutlenku węgla, jaki daje nam Unia Europejska, to musielibyśmy właściwie zaprzestać gospodarki leśnej, czyli pozyskiwania drewna dla całej branży, która jest istotnym elementem naszej gospodarki. Już to na tej antenie również mówiłem, bo to przecież 10% naszego eksportu i 500 tysięcy miejsc pracy. Oczywiście w tym sektorze gospodarki, w tym sektorze przeróbki drewna, gospodarki leśnej pracuje 17,5 tysiąca różnego rodzaju podmiotów gospodarczych. Więc widzimy, jaka jest duża skala tego problemu, jak wielu podmiotów to może dotykać, jak wielki może być to problem społeczny, gdyby się okazało, że nie możemy realizować gospodarki leśnej, czyli dostarczać na rynek polski surowca w postaci drewna. Panie ministrze, no ale przecież z ochroną środowiska, proszę wybaczyć, ja jestem amatorem, ale no nie ma nic wspólnego, no bo to meble z czegoś trzeba robić. Jak się nie zrobi z drewna, to trzeba będzie zrobić z jakiegoś plastiku, a to chyba jeszcze gorzej dla środowiska. No tyle, że te lasy pewnie byłyby wtedy wycinane nie w Polsce.
Proszę pamiętać, że drewno ma zastosowanie w 30 tysiącach różnego rodzaju produktów. I zwracamy uwagę, że drewno jest surowcem ekologicznym, jest surowcem przede wszystkim odnawialnym. Nie ma drugiego takiego surowca, który możemy w ten sposób zastąpić, bo zawsze to będzie, nie wiem, plastik, metal, szkło, czyli surowce bardzo energochłonne. Drewno jest tym uniwersalnym materiałem dostępnym w naszej gospodarce i chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, to co pozyskujemy w polskich lasach robimy w sposób zrównoważony, czyli z zachowaniem wszystkich standardów dotyczących ochrony bioróżnorodności, aby nie ucierpiała również i przyroda. Przez wiele, wiele lat prowadzenia tej gospodarki nie tylko zwiększyliśmy powierzchnię lasów, ale zwiększyliśmy również ich zasobność. Jeśli zrezygnujemy z pozyskiwania drewna w sposób kontrolowany w takich państwach jak Polska, w Europie, czy ograniczamy to pozyskiwanie, to automatycznie będzie duża presja na pozyskanie tego drewna w lasach, gdzie w ogóle nie przestrzega się żadnych zasad, czyli w lasach tropikalnych, gdzieś w Rosji, często w miejscach, które powinny zachować tą bioróżnorodność, gdzie jest szczególnie potrzeba, aby nie dochodziło do tak zwanego wylesiania. Żeby nie dochodziło zwłaszcza do wylesienia takich obszarów jak Amazonia. I Unia Europejska oczywiście chce temu przeciwdziałać, tylko problem polega na tym, że metody, które są stosowane do tego, aby temu przeciwstawiać, nie powodują, że tam zatrzymujemy wylesiania w obszarze Amazonii, tylko przeciwnie, doprowadzamy do tego, że tam ta presja na wylesiania jeszcze będzie większa, a przy okazji zaszkodzimy polskiej, europejskiej gospodarce. Panie ministrze, a jaki jest status tego, to zdaje się rozporządzenie ma być, tak? Jeśli mówimy o LULUCF-ie, to jest właśnie rozporządzenie, czyli dokument, który bezpośrednio będzie obowiązywał we wszystkich państwach europejskich. Myśmy oczywiście próbowali mocno przeciwko temu i próbujemy przeciwko temu dokumentowi zawiązywać różnego rodzaju koalicje, ale na ostatniej Radzie Unii Europejskiej ten dokument został przyjęty właściwie bez dyskusji, bez otwarcia w ogóle tego tematu, ponieważ na tej Radzie były poruszane chociażby takie ważne kwestie jak ciepłownictwo i to ciepłownictwo, kwestie ciepłownictwa, problemy energetyczne Europy zdominowały tą dyskusję, a w obszarze właśnie tak istotnym, jakim są lasy i pochłanianie dwutlenku węgla w obszarze rolnictwa, właściwie nie było przedmiotem dyskusji. Również ten dokument stanowi bardzo poważne, ale to już jest pytanie na rozmowę z panem ministrem rolnictwa, bardzo duże wyzwanie dla rolnictwa, ponieważ on zakłada ograniczenie chociażby produkcji rolnej, ograniczenie nawożenia. Z punktu widzenia konsumentów nas byłoby to dobre hasło, ale w warunkach polskich to oznacza, że w wielu miejscach, tam gdzie dzisiaj mamy plony, które opłaca się rolnikom zbierać, to jeśli wstrzymamy nawożenie, ochronę roślin, ta produkcja przestaje być opłacalna. I to jest kolejne wyzwanie, które stoi przed Polską, w jaki sposób realizować zapisy tego dokumentu. One są bardzo niebezpieczne dla naszej gospodarki, dla naszego rolnictwa. Panie ministrze, o leśnikach mówiła również pani eurodeputowana Janina Ochojska, która w takiej dosyć luźnej wypowiedzi powiedziała mniej więcej to, że tam leśnicy brali udział w tuszowaniu ofiar, 300 ofiar czy ponad 300 ofiar tej agresji migracyjnej ze strony Białorusi. Gdzieś mieli wrzucać te ofiary do dołów. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro polecił wszcząć dochodzenie w sprawie zniesławienia polskich leśników. Jak pan się do tego odniesie? No, wypowiedź pani poseł Ochojskiej jest szokująca. Ona jest skandaliczna i zresztą nie jest to jej pierwsza wypowiedź w tym obszarze. Uważam, że jest to z jej strony działanie z premedytacją i działanie, które naprawdę jest obliczone na to, aby podważyć dobre imię leśników. No jak można
w przestrzeni publicznej głosić tezę, że oto do Białowieskiego Parku Narodowego czy obszar Podlasia zostali specjalnie sprowadzeni leśnicy po to, żeby w jakiś dołach grzebali uchodźców. No przepraszam, no to jest tak kuriozalne, że wydaje się, że nie może się mieścić w głowie, a jednak ktoś z jakiegoś powodu, i to pani poseł wypowiada taką tezę, która jest jednoznacznie wymierzona w leśników, jest jednoznacznie związana z tym, że konsekwentnie opozycja próbuje pomniejszać rolę, czy uderzać w rolę polskich lasów, uderzać w rolę leśników, którzy stanowią taką, no, bym powiedział, elitę, jeśli idzie w ogóle o administrację zarządzania dużą częścią polskiego majątku. Bo cała ta wypowiedź ma przede wszystkim służyć temu, aby rzeczywiście pozycję polskich leśników kolejny raz osłabiać. I to w tak delikatnej sprawie jak śmierć ludzi, kiedy mówimy o tym, kiedy pani poseł mówi, że jakieś trupy były chowane po lasach, w dołach. No, to się w głowie nie mieści, a jednak pada z ust pani poseł. Stąd wniosek i pana prokuratora, pana ministra Zbigniewa Ziobry, aby ta sprawa została wyjaśniona przez prokuraturę, jak również i wniosek Lasów Państwowych, aby ta sprawa miała swój finał w sądzie związany z naruszeniem dobrego imienia Lasów Państwowych i leśników. Dobre imię lasów i leśników niewątpliwie zostało naruszone, ale ja też się czuję obrażony taką wypowiedzią, chociaż z leśnictwem nie mam to jest wypowiedź wiele wspólnego, oprócz tego, że uwielbiam chodzić po lesie. Ale ta wypowiedź, panie redaktorze, proszę państwa, jest wypowiedzią, która wpisuje się na rację Łukaszenki i na rację propagandy rosyjskiej. No przecież ta wypowiedź jest cytowana we wszystkich mediach białoruskich i rosyjskich, że po stronie polskiej dzieją się takie rzeczy. Musimy mieć świadomość polityczną, i pani poseł przecież ją musi mieć, że jakie konsekwencje ta wypowiedź wywołuje, prawda? To jest szkodzenie państwu już w tym momencie nie tylko leśnikom, lasom państwowym, ale to jest działalność na szkodę państwa polskiego, suwerenności tego państwa. No i nie ma słów, żeby w tym momencie opisać, jakie wielkie szkody ta wypowiedź pani Ochojskiej powoduje wizerunkowe. Wizerunkowe również w stosunku do Polski. Bo wszystkie wrogie nam siły taką wypowiedź zwyczajnie będą cytowały. Niemiecka prasa też to cytuje. No a wstyd mówić, co oni tam wypisują. Tak. Niemcy tak. O nas piszą. Tak. Po prostu. No ale to pani Ochojska powinna się rozliczyć ze swoim sumieniem. Natomiast prokuratura Instytutu Pamięci Narodowej jednoznacznie stwierdziła, i to już jest ustalenie procesowo, że ksiądz Franciszek Blachnicki był kolejną ofiarą systemu komunistycznego, został po prostu, znaczy po prostu to źle powiedziałem, no został otruty. Więc proszę państwa, ja polecam państwu, jak jeździcie na południe Polski w Pieniny, ksiądz Franciszek Blachnicki jest pochowany w kościele w Krościenku. Polecam państwu, aby zatrzymać się w tym miejscu, odwiedzić również kościół i miejsce, gdzie on, bo to jest krypta w kościele. A proszę pamiętać, że ksiądz Blachnicki jest wyjątkową postacią. On stworzył ruch Światło Życie, który to ruch odegrał niebagatelną rolę również w całym systemie narracji komunistycznej, ponieważ to był skierowany do młodzieży. To działania księdza Blachnickiego spowodowały, że można by powiedzieć, że uratowaliśmy mentalnie wielu młodych Polaków przed lewactwem, przed zaangażowaniem w działania w propagandy komunistycznej.
To był niesamowity pomysł, który spowodował, że on przyciągnął do tego ruchu światło, życie wiele pokoleń. Ja również do niego należę, bo należałem do tego ruchu, które kształtowały młode pokolenie, które okazało się, że później, kiedy przyszedł ten moment, kiedy potrzebowaliśmy ludzi myślących otwarcie, myślących o wolności, myślących w kategoriach wolnościowych, kiedy wybuchła Solidarność, to właśnie wielu ludzi z tego ruchu Światło Życie zaangażowało się właśnie w pełni świadomie w tą działalność. Myślę, że powinniśmy o tym mówić. Ta postać jest słabo znana w tej chwili w Polsce, natomiast jego zasługi do pracy z młodzieżą są wyjątkowe. One były wyjątkowo docenione przez wtedy ówczesnego metropolitę krakowskiego Karola Wojtyłę. I myśmy nie mieli nigdy żadnej wątpliwości na Podhalu, że ksiądz Franciszek Blachnicki został otruty, bo o tym się wśród ludzi mówiło. Natomiast żeby mówić w sposób o tym otwarcie, no trzeba było na to dowodów. I ja dziękuję panu ministrowi Zbigniewowi Ziobro, że ta sprawa została wyjaśniona, bo ona będzie miała bardzo poważne konsekwencje, czy ma poważne konsekwencje również w tych staraniach, aby uznać księdza Franciszka Blachnickiego za osobę błogosławioną dla Kościoła. Bo ma niewątpliwie wyjątkowe zasługi, jeśli idzie o pracę z młodzieżą, o pracę wychowawczą. Dzisiaj w Krościnku buduje się piękny ośrodek, którym ten jego dorobek będzie prezentowany i dziękuję wszystkim tym, którzy są w to zaangażowani, ale nareszcie dowiedzieliśmy się, jak i mamy okazję pokazać, jak brutalnie władze komunistyczne postąpiły w stosunku do niego, dopadły go właściwie za granicą, w Niemczech. On tam został otruty i właściwie, tak jak powiedziałem, wiedzieliśmy o tym, ale potrzeba było specjalistycznych badań, żeby to potwierdzić i dzisiaj się to potwierdza. Akcją inwigilacji, bo czy zabójstwa, to takich ustaleń procesowych jeszcze nie mamy, ale kierował departament dowodzony przez Aleksandra Makowskiego. To jest taki dyżurny ekspert stacji TVN. Taki on tam twierdził swego czasu, że o mały włos nie dopadł Bin Ladena. No a ta stacja, bo chciałem przejść do ataku no i samego Jana Pawła II, o którym pan minister wspomniał. Jak pan przyjmuje takie ataki? Jaki jest ich powód? Dlaczego trzeba świętych ludzi próbować utytłać w takich, no w takim czymś bardzo brudnym, co się leje z tej telewizji. Niestety jest to bardzo przemyślana i perfidnie prowadzona gra na wielu obszarach przeciwko państwu polskiemu, naszej tożsamości, integralności. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Należę do tego pokolenia. Zresztą nie jest tajemnicą, że byłem wójtem w Rabie Wyżnej i moje bezpośrednie kontakty chociażby z księdzem kardynałem Dziwiszem powodowały, że ja bezpośrednio miałem kontakt również i z Janem Pawłem II w wyjątkowych sytuacjach. To postać, która właściwie zmieniła nasze życie. Bo mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, ja pierwszy raz w życiu usłyszałem słowa totus tuus. Jako młody chłopak. Później nagle usłyszałem, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. To były rzeczy, które do tej pory myśmy nie mieli okazji słyszeć w propagandzie komunistycznej. Czy później nie lękajcie się, które pada na placu Świętego, na placu Piłsudskiego w Warszawie. Więc to są wszystko rzeczy, które spowodowały, że dzisiaj wrogowie, tak jak arcybiskup Jędraszewski powiedział, nie mogą wybaczyć Karolowi Wojtyle, Janowi Pawłowi II, że on właściwie zmienił ten system, że wywrócił pewien porządek, który wydawało się, że nie jest możliwe, żeby się wywrócił, a jednak się wywrócił i to w sposób bezkrwawy. Dzięki takiej osobowości i dzięki takiemu autorytetowi, jaki miał Jan Paweł II. Dzisiaj próbuje się go zniszczyć. Myślę, że to się nie uda. Dzisiaj było też pod wielką krokwią spotkanie górali,
małe spotkanie zwołane tak spontanicznie, ale podkreślające ten jego wysiłek, który wtedy, czy jego słowa również, które on wtedy powiedział pod Wielką Krokwią w 1997 roku, kiedy był w Zakopanem: na was mogę zawsze liczyć. I myślę, że dzisiaj to jest taki czas, kiedy my nie możemy milczeć. My musimy świadczyć o tym, kim on był i jak ma wielkie zasługi dla Polski, dla Kościoła, nawet jeśli ktoś jest niewierzący, to przede wszystkim dla nas wszystkich, jako obywateli tego państwa, jako dla całego narodu. Rozmawiałem z siostrą z Włoch. Siostra z Włoch mi mówi tak: słuchaj, Włosi w telewizji mówią, Polacy, z niedowierzaniem, Polacy zaatakowali świętego Jana Pawła II. Oczywiście to Polacy, dzisiaj różnie możemy my tutaj z własnej perspektywy sobie mówić, jacy to Polacy. Ale za granicą jest to kompletnie operacja niezrozumiała. To jest nasz największy autorytet, którego w historii nie mieliśmy i długo mieć nie będziemy. I to jest dzisiaj rzecz najważniejsza, żeby obronić dobre imię Jana Pawła II i również oczyścić go z tych zarzutów, które bezpodstawnie pojawiają się na podstawie materiałów ubeckich. Panie ministrze, ja myślę, że mamy ten autorytet. Że mamy ten autorytet, ale ci, co mają odrobinę dobrej woli, nie mają co do tego żadnych wątpliwości. Pan minister Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska. Bardzo serdecznie dziękuję, panie ministrze. Państwa już za chwilę zapraszam na kolejną rozmowę.